Andrzej Parasyta, panie burmistrzu. Chciałem zapytać w związku z, jako że jest pan radny od Przewodniczącej Energetyki, chciałem zapytać o tą bonifikatę, jaka zostanie przeznaczona dla mieszkańców Łęcznej. Czy może pan powiedzieć jakieś konkretne kwoty, ile to będzie, nie wiem, ogólnie, ile w przeliczeniu za, nie wiem, czy to na metraż mieszkania, czy na mieszkańca, czy na blok, na blok, no, nie wiem, jaka ta bonifikata będzie i jak odczują to, no, poszczególni mieszkańcy, poszczególne mieszkania, może tak. To zadanie jest w wyłącznej dyspozycji zarządów Łęczyńskiej Energetyki, a nie Rady Nadzorczej, także Rada Nadzorcza w tym względzie nie ma, że tak powiem, żadnego głosu decyzyjnego. Prezes, ja nie wiem, czy wynika z umowy. Ja się pytam, bo chcę się dowiedzieć. Jak wynika z umowy, to może pani powiedzieć, jak pani wie. Czyli panie burmistrzu, czy nie ma pan informacji odnośnie tej... Żadnej informacji, tyle co wiem, że prezes zadeklarował takie bonifikaty dla mieszkańców, ale już wysokość, sposób naliczania i całkowite koszty dla firmy, to jest kompetencja zarządu. Natomiast jeżeli będzie najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej, myślę, że prezes nam pokaże rozliczenie, ile go to ta awaria kosztowała. Panie burmistrzu. Na pewno spółki mieszkaniowe wystąpiły do Łęczyńskiej Energetyki z pismami o zwrot. Udzielenie bonifikaty zgodnie z umową. Tak, zgodnie z umową. Ta procedura, przynajmniej w spółdzielniach, z tego co wiem, jest rozwiązana.